Dzień dobry, dzwonię w sprawie tego gniazda os. Czy coś więcej ewentualnie może mi pani powiedzieć? To jest tu na wysoko. Wojska Polskiego? Tak, tak, to jest wysoko, nisko to gdzieś. Nie, to jest nisko. Wie pan co, to tak, dowiedziałam się tutaj ze strony ulicy pod parapetem, jak jest okno czwarte od wejścia od ulicy. Okej. Okay. Pani z pod jedynki może wyjść i pokazać. Okej, okay, okej, okay. Czyli tam wejść pod adres, zadzwonić pod jedynkę i ktoś wyjdzie, tak. Ale to na parterze rozumiem w takim razie, gdzieś pod parapetem. Na parterze, tak. Gdzieś na parterze pod parapetem. Okej, okay, okej, okay. Dobrze, to ja tam będę za jakieś 10-15 minut, zobaczę jak wygląda sytuacja, jeżeli będę mógł od razu przystąpić do działania, to wtedy się tym, tym tematem zajmę. Jesteśmy w kontakcie. Super, dziękuję, jasne, pozdrawiam. Ja również bardzo dziękuję, do widzenia. No, jak sami słyszeliście, jest wezwanie, jest zgłoszenie do gniazda os. Najprawdopodobniej znajduje się ono pod parapetem, na parterze lub na pierwszym piętrze. Jadę na miejsce, zobaczę jak wygląda sytuacja. Jeżeli będzie możliwość usunięcia, czy jakby zlikwidowania tych owadów, od razu to przystąpię do działania. Widzimy się na chwilkę, za chwilkę, przepraszam, za chwilkę widzimy się na miejscu i będziemy działać. Dobry. Dobry. Te osy tutaj to u was pod parapetem? Tak, ostatnio okno tam. One tutaj do środka mam też chodzą, no, co, czy nie? Mogę sobie zobaczyć? Tak, proszę, proszę. Trawa się wybijała, no. Dobry. Dobry, dobry. Trawa się wybijała? No. Latają. No. Ciekawe, czy one gdzieś tutaj przechodzą po prostu jakąś szczeliną, bo one wchodzą tutaj w ten mur. To jest pewnie tam jeszcze niemiecki mur, czyli jakaś tam dylatacja po środku. I tak dalej, nie? Tu jakieś dzieci, więc no jest faktycznie niebezpiecznie. O, wylatuje są. Ale gdzieś, albo parapetem gdzieś, o tam ja chodzi. Ja rano mówię, co jest, mówię, o co mam w domu, mówię, kurczę. To dziurko może. Ja je tu pozabijałem, zgwarnęłem. Może być, że wychodzą tutaj tą dziurą po tym, po antenie. Gdzieś tam w środku i tak dalej. Lepiej pan? No bo? To było? O, no. No już jedna mi. Tak. Dobra, ja bym potrzebował tak ze 2 litry wody ewentualnie. Zaraz chyba mam butelkę, to przyniosę sobie, nabiorę. Jakby zrobię to z zewnątrz. Będzie wyglądała sytuacja w ten sposób, że po zastosowaniu środka chemicznego, bo tu będzie taka metoda, że jakby wlejesz chemię do środka, to przy tym oknie będzie ich latało dużo więcej po prostu przez chwilę, tak? Więc jakby proszę nie panikować, to jest całkowicie naturalnie. Jakby naturalne, żeby ta chemia zadziałała, to potrzeba, nie wiem, 5, 6, 7, 8 godzin, tak? Więc jakby stopniowo z godziny na godzinę będzie ich coraz mniej, no ale nikt nie będzie tam specjalnie tego muru jakby rozbierał, żeby się tam dostać, więc jakby jedynym rozwiązaniem jest tylko zatrucie tego gniazda w środku, dobra? Dobra. To ja idę po zbiornik na wodę i poproszę tak za 2 litry i będę działał. Śmiało, nie dzwoni, chodź. Dobra. Teoretycznie robota jest prosta, ponieważ wystarczy wlać środek chemiczny do środka. Nikt nie będzie się tutaj bawił w jakieś rozbieranie muru, dostawanie się tak naprawdę do środka i wyciąganie tego gniazda, ponieważ po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma takiej potrzeby.
maska, kombinezon odpowiednio blisko należy podejść pod gniazdo, zalać to gniazdo po prostu środkiem chemicznym i czekać na efekty. A za chwilkę pojadę jeszcze na jedno zlecenie, ponieważ w międzyczasie zadzwoniła ta sama administracja, że gdzieś znajduje się gniazdo szerszeni, więc zajmę się tym tematem i za chwilkę lecimy na szerszenie. Żeby móc pracować bezpiecznie i nie podchodzić blisko do tego gniazda, zawsze mam ze sobą dwie lance. To jest taka standardowa lanca dwumetrowa i w tym momencie wymienię ją. O kurde. Na lance, która jest przygotowana do tego typu zadań. Jest to lanca pięciometrowa. W tym momencie mój zasięg to 5 metrów. A dodatkowo końcówka w tym miejscu została przerobiona w taki sposób, aby preparat nie był rozpylany, tylko po prostu leciał strumieniem. Dlatego szybciej i łatwiej można dać większą ilość środka chemicznego. No i dodatkowo, jeżeli usługę należy wykonać na jakiejś wysokości 5, 6, 7 metrów, to tutaj dodatkowy zasięg jeszcze około 2 metrów, więc 5 metrów plus 2 metry i moja ręka, praktycznie 8-10 metrów można sobie pracować bezpośrednio z ziemi. Tam jakieś osy były w tym. Tak. Ale do środka wchodzą, bo takie stare drewniane okna i do środka wchodził. Znaczy nie, to wie pan, zalepienie silikonem już teraz nic nie da, bo jeżeli te gniazda tam jest, to najpierw trzeba się tego gniazda pozbyć, zneutralizować owady, a dopiero później, bo jeżeli zakleimy to silikonem dzisiaj i teraz, to one sobie wygrzebią obok z boku, więc to tak nie działa. No, już mamy temat ogarnięty, więc myślę, że będzie wszystko w porządku. No już na tą chwilę ten temat jest ogarnięty. Mieszkańcy zostali poinstruowani, co może się dziać w najbliższych godzinach, żeby nie panikowali, jeżeli tych owadów przez kilka godzin będzie więcej, ponieważ jest to całkowicie naturalne. Gdyby ktoś chciał
zburzyć i zniszczyć nasz dom, to my tak samo w popłochu byśmy do niego szybko wracali, więc nie należy jakby panikować. A gdyby coś się działo powyżej jednego, dwóch dni, to po prostu należy to zasygnalizować, dać znać i pojawi się wtedy w tym momencie niezwłocznie na miejscu. A teraz jadę na drugie zlecenie, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, w międzyczasie zadzwoniła administracja, że gdzieś jest też jakieś gniazdo szerszeni w jakiejś elewacji w innym budynku, więc już jestem spakowany i widzimy się na chwilkę na akcji szerszeń. Ja tutaj nic nie widzę, żeby się cokolwiek działo, więc jakby pani udało... Jestem pod dwunastką, nie ma nikogo. Tutaj sąsiadka spod trzynastki próbowała się do tych ludzi jakby dodzwonić, ale nie ma możliwości. Może pani by się udało jakoś tam ich dodzwonić, bo nie chciałbym wracać na darmo, ale mi się wydaje, że coś im się po prostu musiało zdawać, bo jakby ja chodzę tutaj sobie przy tej dwunastce, bo wtedy było gniazdo os w szczycie, no i jakby gniazdo tamtych szerszeni przy tym, ale tutaj nic na tą chwilę nie ma. Dobra, no. Dobra, ja spróbuję do niego zadzwonić, a jak nie, tutaj my sobie spokojnie. No, dobra, jasne, dzięki. Dobra. Czy panie coś wiedzą na temat szerszeni tutaj? Bo spod dwunastki zgłaszali, ale nie ma tych ludzi dzisiaj. Tutaj? No, że oni coś zgłaszali. Nie, wszystko, oni mówią, wszystko zgłaszają. Tak? Aha. Ale to jest taki typ, że oni wszystko zgłaszają. Ja powiem tak, no z tej strony... Kiedy... Znaczy szerszenie były naprzeciwko drugiej strony, jakby przy rynie, ale z drugiej strony. Ja się tym tematem zajęłem, dzisiaj byłem zobaczyć, tam jest wszystko w porządku. No ale administracja... Tam jeszcze straszy mi... Tak, no i oni, ja później przyjechałem po nich, jakby, bo tam oni coś tam pianką zapryskali czy coś. Jakby ja te gniazdo zwalczyłem, jest spokój. Dzisiaj byłem zobaczyć i już właśnie administracja dzwoniła. Temu jakoś były osy. Nie mówię, ja tam tej pory nic nie widać. Pasznicę, czy jak to się tam nazywa, zrobił sam problem, rozwiązał. No dobra, ale tu mogą być tacy, co po prostu lubią zadzwonić. Nie. Bo może jeszcze gdzieś tu w klonie, ale to też no, w takim klonie, jak gdzieś jest dziupla, to ciężko znaleźć. Nie, tak szczerze mówiąc, tylko panu głowę zawracają. No. Oni lubią wydzwoniać na pamięci na straż wszędzie. Wszędzie. Nie wiem. No dobra, nic. Ja powiem tak, ja tutaj nie zauważyłam, to jest lato, no. Ja mam kwiaty. Nie, no to też czasem jest tak, dlatego też do administracji dzwoniłem, żeby jakby ustalili, co się dzieje, bo mówię, może być tak, że coś po prostu przeleciało i ktoś już jakby zgłosił. No, tak jak pani mówi, mamy lato, tak? No już praktycznie wrzesień, ale jest bardzo ciepło, no, ale więc... No jeśli ja mam kwiaty, no to no, one latają. No, coś może, nie? No dobra, będę dzwonił do administracji. Znaczy ja powiem tak, może coś i było, ale nie na tyle, żeby to było straszne. Ale jakby ja też chodzę i nie widzę tego w żaden sposób, bo tam ewidentnie były i tam te gniazdo było dosyć duże. Zapłacili, no, to... za pański czas, to by się nauczyli. No, administracja zapłaci, bo trzeba będzie administrację obciążyć, więc wszyscy dostaniecie po tyłku. No, 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 z tamtej strony przelecieć. Znaczy, no tam już nie ma tego gniazda, tam jest puste, ja to sprawdzałem. No. Nie wiem, to nawet jakby dzwonili, to chociaż mogliby być w domu. No, dobra, dzięki za pomoc. Wydaje się chyba, że to będzie po prostu nieuzasadnione wezwanie. Trzeba będzie w jakiś sposób rozwiązać to z administracją. A mi nie pozostaje nic innego, jak spakować się i wracać do biura. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć.